Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy. Dziś znajdujemy się podobnie na stacji Warszawa Główna i to raczej w jednym głównym temacie, a mianowicie kładka dotarła już do celu. A mianowicie kładka została przeciągnięta przez całą swoją drogę nad wszystkimi obiektami, na wszystkich słupach, do Alei Jerozolimskich. Jednakże Sykut i jego nagranie jest trochę wcześniejsze, także posłuchajmy, co on ma tutaj do powiedzenia. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Za mną znajduje się kładka, która będzie połączona z Alejami Jerozolimskimi oraz stacją kolejową Warszawa Główna. Jest to wygodne połączenie dla mieszkańców ulicy Kolejowej. Na ten moment, w którym nagrywamy ten odcinek, kładce brakuje jeszcze około 2 metrów do połączenia się finalnie z Alejami Jerozolimskimi. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z podkładki Jakub Sykut. No i tak jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej wyglądało, ale po kolei. Kładka została dociągnięta, ona tutaj ma takie specjalne wspodniki. Możecie je zobaczyć teraz na zdjęciach, na filmach ogólnie. Są takie białe wspodniki podtrzymujące całą kładkę, żeby się nie rozleciała, bo jednak ona tutaj była nad naszą linią średnicową dosyć wysoko w powietrzu bez żadnych słupów, ponieważ tak to było zrobione. Dotarła dziś, dla mnie dziś, wczoraj dotarła do tego miejsca, to od razu się wczoraj tutaj pojawiłem. Odcinek tak czy siak czy by się dzisiaj pojawił z Warszawy Głównej, więc miło, że im się akurat udało tutaj to już całość zrobić, tej całej inwestycji. To akurat dobra nowina, jednakże niedobra jest taka, że z tego co słyszałem, miała to być kładka pieszo-rowerowa. Takie przynajmniej pogłoski słyszałem. A aktualnie jest to tylko i wyłącznie piesza. Nawet nie ma windy. Winda powstanie, ale zjazdu dla rowerów ani po jednej przy ulicy Kolejowej, ani po drugiej przy Alei Jerozolimskich nie widać. Byłoby to na pewno duża zmiana i duże ułatwienie u osób na ulicy Kolejowej na przejazd. W ogóle w tym rejonie jest od rejonu Alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Towarowej nie mamy żadnego przejazdu dla samochodów i rowerów i w ogóle czegokolwiek nad linią kolejową. To jest naprawdę duży odcinek, dlatego ten wiadukt przy przedłużeniu ulicy Tunelowej byłby potrzebny. Ale wracając do Warszawy Głównej, to i tak, byłby problem pierwszy, znaczy największa zaleta tej kładki, jeżeli byłaby dla rowerów, to taka, że ktoś by z niej korzystał, znaczy inaczej, więcej osób by z niej korzystało. Natomiast minus jest taki, że jej wysokość nie jest duża, to znaczy rowerzysta byłby chyba w stanie zahaczyć o te pręty na górze, jeżeli by stanął na rowerze, a tego byśmy nie chcieli. Tak czy siak, póki co nie ma podłogi, tak jak Sygut powiedział, i ona będzie montowana w najbliższych dniach. Kładka dopiero tutaj dotarła do samego końca, więc no tak to wygląda. Wind jeszcze w ogóle żadnych nie widzicie na zdjęciach załączonych, ponieważ one będą powstawać w wakacje. Kiedy już kładkę otworzą, wtedy będą dopiero powstawały tutaj windy, będą składane w całości i w ogóle. W ogóle sam proces przesuwania tutaj tej kładki był dosyć, bym powiedział, długi. Do tego stopnia, że Discord mi tutaj się włącza, że możecie chyba zobaczyć na innych zdjęciach moich tą kładkę. To są zdjęcia z innych dni. No i tutaj byłem parę razy. Nie powiem, że nie. Ostatnio to było jakieś chyba 2 dni, no jakoś około tygodnia temu. Tam macie daty też wpisane. Kiedy byłem i faktycznie jeszcze kładce brakowało paru metrów dosłownie. To było 2-3 metry i ona tak parę dni faktycznie stała w powietrzu i nie mogła się dociągnąć bezpośrednio do naszej tej końca. No i ogólnie jeszcze wcześniejsze zdjęcia, jak faktycznie ona tutaj podróżowała. Ta kładka dosyć długo tutaj szła.
i niestety przegrała wyścig z Warszawą Zachodnią, gdzie kładka trochę szybciej dotarła. Ale o zachodniej pojawi się osobny odcinek, więc o tym co innego. Zachodnia tak przy okazji pojawi się jakoś w przyszłym tygodniu, koło środy, czwartku, piątku, nie wiem, odpoczyłem chwilę. Tak czy siak, wracając do mojego braku odpoczynku, czyli tutaj. No kładka jest dość długa, przy ulicy Kolejowej macie też parę zdjęć, jak tam to wygląda, tam sykut był oczywiście. No i tam dosyć to ładnie wygląda, jest poukładane. Nie mamy niestety przy ulicy Kolejowej żadnych jeszcze schodów, więc póki co te wyjście jest takie odjechane, bym powiedział. Ale to dlatego, że stamtąd cała procedura trwała i tam całe zaplecze było i po prostu nie dało się tego pewnie zrobić, z tego co mi się wydaje. W ogóle tam jest dosyć dużo zaplecza i tak samo dosyć dużo zaplecza jest w naszej stacji starej towarowej Poczty Polskiej Kolejowej, gdzie faktycznie tam jest, był słup jeden tymczasowy, już go nie ma i tam było ściągarki i inne bajery, ale o tym to jeszcze nie dzisiaj mówić sykut, więc nie będę tutaj wam mówić. Jak wygląda kładka w środku, możecie zobaczyć na tych zdjęciach, oczywiście nie polecam robienia takich zdjęć. I żeby nie było, ja to zrobiłem w pełni bezpiecznie, tam nikogo nie było, to była sobota albo niedziela, nie pamiętam już kiedy. Czyli te zdjęcia mam już trochę. I oczywiście ja tam nie chodziłem po tym. To możecie się domyśleć, że to są zdjęcia z drona. Także spokojnie, tak stabilnych to nawet ja bym nie zrobił w sumie. Ale jak widzicie na załącznym obrazku, dosyć ciekawa ta kładka. A jakie są widoczki z kładki na naszą Warszawę Główną? To też wam oczywiście zrobiłem, proszę bardzo, macie teraz zdjęcia na widoczki z kładki na naszą Warszawę Główną. Dosyć ciekawie to wygląda, nie powiem, że nie. No i tak, bardzo długo się zastanawiałem, czy im się idealnie te złączą, bo wiecie, tutaj są takie te do góry, do dołu te i tam metalowe barierki podtrzymujące całą tą konstrukcję. I czy one ładnie się tutaj połączą z naszymi przejściami z stacji, z dwóch peronów, te schody do nieba, które to były, czy to się dobrze podłączy. I się idealnie podłączyło, czyli wszystko było dobrze wymierzone, bardzo dobrze. Możecie to zobaczyć na tych zdjęciach, co teraz tam pokazuje się, także to się udało. I jakżeby inaczej. No i tak, o samej stacji, co się tutaj pozmieniało. Cały czas nie mamy hali dorosowej, pojawiły się ławki, ale już mówiłem, habiletomaty nawet się pojawiły, ale bez przesady. Postój do taksówek cały czas nie istnieje. No i hali odpraw, tak jak mówiłem, znaczy hali dworcowej, gdzie możemy normalnie kupić sobie bilety, cały czas nie ma. Pojawiły się komunikaty dźwiękowe, one są ciekawe, w sensie nie wiem czy były na początku, może były, tylko nie usłyszałem ich, bo tak tam rzadko jeżdżą pociągi, ale jak byłem wczoraj, to faktycznie dosyć dużo tych komunikatów było i to był głos męski. Nie wiem, czy to jest Iwona, ale raczej wątpię, chyba tu faktycznie zainwestowali w osoby, które mówi komunikaty, bo tu tak mało jeździ pociągów, że naprawdę można sobie pozwolić na osobę pracującą. I najważniejsze, największa zmiana, jaka się zmieniła, pomijając kładkę, to jest Kiss and Ride. Ja nie wiem, ile ich tutaj na oko ustawiali. Możecie mi w komentarzach napisać, ile tutaj ich jest, nawet nie chciałbym się ich liczyć. Jest ich tu po prostu za dużo. Pomijając to, że jest ich tutaj za dużo, to dojście z tych Kiss and Ride, czyli to jest postój na 3 albo 5 minut, nie pamiętam, darmowy, aby jedna osoba po prostu wysiadła, przesiadła się do pociągu, a samochód pojechał dalej. Tak jest zamysł tego, tylko to jest taki zamysł, że to jest postawione gdzieś po trasie. A to nie jest zbytnie po trasie, to jest po pierwsze, gdyby to postawili w tej małej zatoczce bezpośrednio przy wejściach na stację, to bym zrozumiał. Więc właśnie wracając do wyjść przy stacji, stamtąd jeszcze jest dosyć duży kawałek, żeby dojść do takiego kolej pylonu, bo trzeba zrobić jakiś zawijaz, przejść do naszej ulicy Towarowej i od ulicy Towarowej wejść, ponieważ nakładka nie ma wejścia, a i tak jakby było wejście, to i tak byłoby niepodręczne. Także tak to wygląda, takie są tutaj zmiany. Jeden tunel na naszej linii średnicowej, w sensie jeden tor na naszej linii średnicowej do Warszawy Centralnej jest aktualnie wyłączony z użytkowania i macie tutaj jeszcze chyba parę zdjęć, że jest faktycznie stary wiadukt kolejowy do Warszawy Głównej jest już wyburzany, albo nawet został, nie, on już został wyburzony, tylko jeszcze tam dolne części jego są wyburzane. Ale tak wygląda nasza kładka i to byłoby na tyle z tego materiału. No, chciałem, żeby był dosyć krótki, ale niestety wyszło mi tutaj już 8 minut na moim tutaj zegarze, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ale zanim ja tutaj zacznę się kończyć i w ogóle, jeszcze ciekawostka przecież. Kładka znajduje się obecnie nad starą i nową stacją kolejową Warszawa Główna oraz nad linią średnicową, co oznacza, że została zmontowana, a następnie nasunięta na wszystkie słupy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze,
z górki pomiędzy jezdnią z wysepki drogowej Jakub Sykut. No i dokładnie, nasza kładka była tutaj przeciągnięta całkowicie za pomocą siłowników ciągnięcia masy i faktycznie były tutaj siły przesunięta po wszystkich słupach do Alei Jerozolimskich. Także nie było tutaj żadnych dźwigów i tak dalej. To powstawało. To jest ciekawe. Też z drugiej strony tutaj nie mogłoby być żadnych dźwigów dużych, faktycznych nad linią średnicową. Ale no cóż. Tak to wyglądało z przeciągnięciem. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostaw się łapkę w górę. Jeśli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie kliknąć w ten przycisk wesprzyj obok przycisku subskrybuj. To mi na pewno pomaga. Bardzo dzielnicze reklamy, które oglądacie pewnie teraz przed początkiem i może jeszcze w trakcie. Nie wiem. Nie wiem, ja reklam nie dodaję. On YouTube sam dodaje te reklamy. No i jeżeli chcecie pogadać o tych inwestycjach, zapraszam na mój serwer na Discordzie Avisolandia. To tak, jutro dziś jeszcze będzie mniejsza z tym, także serdecznie na nie zapraszam. Będzie około godziny 18, czyli przegląd newsów z tygodnia z Warszawy, komunikacyjnej głównie. A jutro zobaczymy się w ostatnim odcinku z tygodnia z Sykutem. Także tak to wygląda. A, jeszcze jedno przesłanie od Sykuta i jeszcze dziś możecie wysyłać te pytania, bo jednak opóźniliśmy nagrywanie tego odcinka, byście mieli trochę więcej czasu. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. Także zapraszam, wysyłajcie, głosujcie i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy i jeszcze bardziej ciekawy odpowiedzi z Sykuta, bo na wszystkie nie muszę z nim ustalać odpowiedzi. Chyba tylko na jedno pytanie faktycznie musiałem się z nim tam dogadać. Także tak to wygląda. No i jutro zobaczymy się na jakichś tam inwestycjach w metrze. Do zobaczenia już jutro. Znaczy dzisiaj. Mniejsza z tym. Cześć!